Meldujemy się w Holandii przy telefonie Andrzej Pawluszek, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej w Niderlandach. Właśnie, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panie doktorze, kłaniam się państwu. A tam afera u was w Amsterdamie, chociażby i nie tylko afera, holenderski rząd, czy niderlandzki rząd, żeby być w pełni poprawnym, prowadził, zdaje się, tajne negocjacje z Rosjanami na temat Nord Stream 2. Jaka była skala tych negocjacji i co chciał ugrać rząd? No właśnie, że generalnie mamy do czynienia z sytuacją no, tego określenia skandalu na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony po tym, jak rosyjscy separatyści zestrzelili malezyjski samolot MH17, w tym zamachu zginęło prawie 200 obywateli Holandii, Królestwo Niderlandów wtedy podjęło decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Federacją Rosyjską. No ale jak się okazuje, nie do końca, bo 3 lata później zaczęto prowadzić tajne negocjacje, tajne rozmowy, między innymi o Nord Stream 2. Delegacje rządowe na wysokim szczeblu Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych wielokrotnie gościły, że tak się wyrażę, w Moskwie. I to jest ciekawe, całkowicie poza wiedzą parlamentu. To jest niesamowite. Dzisiaj rano portal śledczy w Holandii, Follow the Money, uznany, prestiżowy portal, ujawnił całą sytuację i przypomniał między innymi wypowiedź ministra spraw zagranicznych Holandii, Stefa Bloka, który w 2019 roku informował parlament o bilateralnych stosunkach z Rosją, o stanie tych relacji i nawet się nie zająknął, że kilka tygodni później delegacja wysokiego szczebla urzędników z MSZ-u niderlandzkiego gościła na konsultacjach w Moskwie. Co jest ciekawe, strona rosyjska na swoich stronach internetowych, rządowych informowała o tym, natomiast w holenderskich mediach i również, jak wynika z informacji portalu wśród parlamentarzystów, tej wiedzy nie było. Tak? To rzeczywiście jest spory skandal w Niderlandach. No to już kolejny. Ja muszę przyznać, że czuję się w pewnym kłopocie, bo chciałbym przekazywać informacje z Niderlandów, które są jednak przyjemnym, fajnym krajem, pozytywne, a tutaj mamy albo obecnie afera z tymi tajnymi negocjacjami w sprawie Nord Stream 2, mamy brutalną akcję policji przy tłumieniu demonstrantów przeciwko godzinie policyjnej w Niderlandach, nawet Amnesty International w tej sprawie zabiera głos, więc tak trochę przykro, no ale taka już rzeczywistość, panie redaktorze. Tak to wygląda w polityce niderlandzkiej. Na ile ta pewna hipokryzja, tak to nazwijmy, polityków holenderskich, na ile wpłynie na scenę, czy na tą budującą się koalicję większościową, na ile to jest skandal, który zatrzęsie tą sceną, a na ile no, on po prostu przeminie od jakiejś tam konferencji z Putinem, kto by się o to obrażał? Panie doktorze, to jest bardzo dobre pytanie, bo można patrzeć na tę całą sytuację ujawnioną dzisiaj, jednak aferę również w kontekście politycznym, mianowicie podczas targów koalicyjnych, przypomnę, w ubiegłym tygodniu zakończyły się wybory parlamentarne w Niderlandach, podczas tych targów pojawiła się kwestia obsady stanowiska ministra spraw zagranicznych, czyli Stefa Bloka. Czyli można w tym momencie też spojrzeć na to w ten sposób, że no hej, pojawienie się tej informacji osłabia kandydaturę polityka bliskiego premierowi Markowi Rutte. A na to stanowisko ostrzy sobie zęby socjalliberalna D66, czyli D66, ta socjalliberalna partia, która uzyskała drugi wynik. Więc to rzeczywiście, znaczy powiem tak, ja nie wiem, na ile to zatrzęsie holenderską sceną polityczną, z tego względu, że Holendrzy są znani z tego, jakby to powiedzieć, ja użyję takiego może barwnego określenia, że w sytuacji, kiedy mielibyśmy pod stołem śmierdzącą rybę,
to Holendrzy będą udawali, że nic się nie dzieje, że tutaj nie ma żadnej śmierdzącej ryby. Więc może być tak, że ta sytuacja, która jest rzeczywiście bardzo niewygodna dla premiera, bardzo niewygodna dla elit politycznych, może skończyć się tylko na tym portalu, aczkolwiek dzisiaj już kolejny sprawdziłem niderlandzkie media, portal NU, który jest jeden z największych portalów niderlandzkich, kontynuuje, ale relacjonuje śledztwo dziennikarskie, tak więc myślę, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan, aczkolwiek na tym etapie ciężko przewidywać, jakie będą reperkusje. No, rząd nie może upaść, bo upadł. Tak więc tutaj raczej nie, natomiast nie ma takiej możliwości. Natomiast no, rzeczywiście ten wątek braku informacji, poinformowania parlamentarzystów, że mimo tego, że te stosunki dyplomatyczne zostały zerwane, a jednak na bardzo wysokim szczeblu były one utrzymywane. No to jest wprowadzenie jednak w błąd parlamentu i myślę, że przynajmniej partie opozycyjne powinny w tej sprawie zabierać głos. No to się okaże w najbliższych dniach. Te pytania na pewno będą podniesione. My mamy jeszcze jeden temat z ostatniej chwili. Opuszczamy Niderlandy. Naszym gościem był Antoni. A to zaraz, tu wrócimy, a w tej chwili mamy połączenie z Andrzejem Poczobutem na Białorusi. Tam zatrzymano Angelikę Borys. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego zatrzymano Angelikę Borys? Czy na pewno ją zatrzymano i co wiemy o tej sprawie? Znaczy, no wiemy, że prawdopodobnie przybyła w komisariacie dzielnicy Leninowskiej Grodna i przyjechał konsul polski, wszedł do komisariatu, no ja rozumiem, że on próbuje też coś dowiedzieć się, dlatego że milicjanci nie chcą mówić o tym, czy ona jest w budynku, czy nie ma jej w budynku, co się z niej dzieje, jakie są zarzuty i tak dalej. Nic z tego nie dowiedzieliśmy się. Nie wiemy, jakie są zarzuty, nie wiemy też, jak długo Angelika Borys spędzi w więzieniu, czy w areszcie? Znaczy, no na razie nic w tej sprawie nie wiemy. Znaczy, portale związane z białoruskimi służbami specjalnymi ogłosili, że została zatrzymana w związku z kaczykami, ale to mówię, to są jakby, no, nie są oficjalne portale, tylko które są związane ze służbami, więc do końca nie można ufać tej informacji. Z Angeliką Borys jest jakikolwiek kontakt? Nie ma. Ja zdążyłem do niej jeszcze zadzwonić w momencie, kiedy wyprowadzano ją z domu. Ona właśnie mi powiedziała, że została zatrzymana, że wiozą ją na komisariat, że mają tam ją przesłuchać. No, a to tyle ona powiedziała. Na ile to jest działanie, przepraszam za słowo, logiczne w ramach represji, jakie prowadzi Aleksander Łukaszenko wobec własnego społeczeństwa? Znaczy, no to są absolutnie, jeżeli z punktu widzenia władz, tego co robią władze, to działania absolutnie logiczne, dlatego że służby specjalne już od dłuższego czasu uderzają w polską mniejszość. W więzieniu znajduje się nauczycielka Anna Paniszewa, która prowadziła szkołę w Brześciu. Grozi jej od do 12 lat więzienia za to, że Akademia w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych zorganizowała. Znaczy, wszystkie szkoły społeczne odwiedzają prokuratorzy, przedstawiciele działów ideologii, to na terenie całego kraju się odbywa. W telewizji Polskę nazywają hieną Europy i różne oszczercze materiały na ten temat podają. No i w tych warunkach, no oczywiście, że wydaje się, że to pewna logika w działaniach służb jest, no, że oni atakują polską mniejszość i są konsekwentni w tym, co robią. Angelika Borys zatrzymana, no, o czym powiedział Andrzej Poczobut, dziennikarz działający, piszący na Białorusi, związany chociażby z Gazetą Wyborczą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. To był szybki komentarz. My na ostatnie sekundy wracamy do Niderlandów, do Holandii przy łączach skype'owych. Andrzej Pawluszek, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej. To jeszcze tylko jedno pytanie o ten krajobraz w Niderlandach po wyborach. Czy jaka będzie koalicja rządząca i czy Mark Rutte utrzyma się na funkcji premiera Holandii? Panie rektorze, premier Rutte na pewno będzie premierem po raz czwarty, to już jest pewne.
chadecy koalicyjni socjalliberałowie uzyskali prawie wystarczającą liczbę głosów do odnowienia koalicji. Tym ostatnim członem, który wcześniej był elementem składowym tego układu rządzącego, była maleńka, wtedy pięcioosobowa partia, tacy konserwatywni Hadesy, Kryste Juni. I logiczne wydawałoby się, że skoro mają koalicjanci wystarczającą liczbę głosów, żeby ta koalicja była odnowiona. Natomiast ze względu na to, że socjalliberałowie D66 uzyskali tak dobry wynik, oni bardzo nie lubią tej konserwatywnej chadecji, mówi się o tym, że ta partia wypadnie z układu i być może będzie zastąpiona jakąś partią lewicową, ale na tym etapie bardzo ciężko to przewidywać. No wczoraj premier Rutte zaskoczył wszystkich, bo powiedział o tym, że rozważa rozmowy z partią JA21, a to jest partia rozłamowców z Forum dla Demokracji, prawicowego forum Thierry Baudet. I to było duże zaskoczenie, ale jest to też trochę traktowane w kategoriach gry politycznej, żeby zaproponować koalicjanta, który byłby trudniejszy do przełknięcia przez socjalliberałów i w konsekwencji wrócić do tego sprawdzonego układu, który przez 4 lata funkcjonował, jak się okazuje, z sukcesem, bo Holendrzy ponownie im zaufali. Tak więc może być tak, że to jest zagrywka wyborcza, ale Rutte po raz czwarty zostanie premierem, jak Angela Merkel skończy misję kanclerza w listopadzie, jeżeli się nie mylę, to będzie to najdłużej urzędujący premier w Unii Europejskiej. O czym informuje nas Andrzej Pawluszek, współpracownik Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję i kłaniam się nisko. Do usłyszenia.